Dzisiaj ponownie Nexus MK2, kolejna miejscówka w lesie. Będziemy szukali na starych miejscach naszych, już troszkę też przechodzonych, ale może uda się coś ciekawego znaleźć. Tutaj mamy parę informacji, że jakieś rzeczy ciekawe wychodziły. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Postaram się po prostu wrzucić Nexusa. Mariusz będzie chodził na Smarcie dla porównania, więc będziemy mogli sobie porównywać sygnały i sprawdzać, jakie są różnice po prostu w sprzęcie i czy rzeczywiście Nexus jest tak głęboki, że na przykład, nie wiem, Smart nie widzi. A więc jesteś na 14-calowej sondzie. O, jeszcze dodatkowo Mariusz miał 14-calową sondę. Tu jest 9, podwójna sonda, więc zobaczymy, jakie będzie porównanie. Tutaj około 45-50 cm i nawet więcej monety podobno na tej sondzie można wyciągnąć. I to mówimy o monetach miedzianych, bo pewnie cienkie srebra to jednak zdecydowanie płycej. Zobaczymy, jak taki Nexus będzie się sprawdzał w tym terenie. Przejdziemy później na dalszą część okopów pierwszowojennych i zobaczymy, czy tam w ogóle coś będzie można znaleźć. Zaczynamy od uruchomienia. Czułość na 0. Triple metal i tylko w tym trybie będę dzisiaj chodził. I spróbujemy skalibrować urządzenie. No troszkę teraz za głośne jest. O. Szukam czystego miejsca. Nexus nie jest urządzeniem łatwym do skalibrowania. Teraz sygnał wiodący się praktycznie nie zmienia, nie ma wielkiej różnicy. No i dobrze, i teraz szukamy czegoś, co się nam pojawi w kolorze niebieskim, bo czerwony to jest żelazo. Zaczynam poszukiwania, teraz podciągnę czułość. Jest ok, zaczynamy. Krótki, mocny sygnał, coś małego, ale płytko. Trzeba będzie to wykopać, zobaczymy, co to może być. Jeszcze włączę multitony. Patrzymy. Też raczej coś płytko, mocny sygnał, ale może być mały przedmiot, bo znika ten sygnał szybko. Tak. Kulka szrapnelowa i militarka dzisiaj. No coś dużego na wierzchu, jakiś śmieć raczej. Ta, ewidentnie folia. Niestety coś płytko, bo mocny sygnał jak cholera, więc raczej będzie to kolorowy śmieć. Niestety folia. No ale to coś na wierzchu albo niewielkiego raczej. Ale krótki sygnał, nie jest duży przedmiot, szybko. Raczej korozja, ale albo jakaś plaszka, która leży na boku, bo teraz to głośno słychać, mega.
miękko zmienia się z koloru na ten prawdopodobnie rdza. No ale to trzeba wykopać. Z orzełkiem, proszę, jaka plomba. Jest twoja, bo ja nie mogę zabytków archeologicznych przyjmować. W razie czego ty dzisiaj bierzesz odpowiedzialność na siebie, cywilnoprawną. Popatrz, ile razy tu byliśmy. Ile razy żeśmy szukali. No głębokość żadna oczywiście. Nexus, dalej. Zobaczcie, jaka śliczna. Taki ładny orzełek. Piękny orzeł w koronie, super. Straszna ilość żelaza w tym momencie. Totalny śmietnik, totalny. Krótki sygnał, ale też... No i tak jak się wydawało, sygnał się rozjeżdżał. Nie był precyzyjny. Zardzewiały jakiś kawałek drutu, nic takiego, na co można było zwrócić uwagę. Jeszcze sprawdzimy to miejsce. Obok jest też żelazo. A, drugi kawałek żelaza jest ewidentnie. I znowu sygnał na granicy żelaza, ale bardziej na żelazo w tym momencie bije. Dobra, wykopmy. No tak, i to jest korozja, ale jeszcze weźmy urządzenie do ręki. Bo zawsze... No, cisza zapadła, czyli to... Rzeczywiście był ten kawałek zardzewiałego żelaza. Czyli tutaj urządzenie, jeśli chodzi o wizualizację w kolorze, to nie przekłamuje. Duży sygnał, ale obstawiamy, że to będzie jakaś pucha albo coś, albo jakaś większa rzecz, bo... Duży, piękny drut, tak jest. Proszę bardzo. Też bardzo mocny sygnał, ale na kolor, więc warto będzie go zobaczyć. Trochę nabrzebia na żelazo przy starcie, ale... Zardzewiałe żelazo, ale już było na kolor. No, rzeczywiście, to żelazo jednak nas oszukało. A teraz multiton. Tu macie żelazo w multitonie dźwięk. Szukamy jakiegoś koloru. Tu rozjazd od gleby. Słaby sygnał, ale to może być gleba albo coś głębokiego, jakiś kamień magnetyczny. Strasznie się rozjeżdża. Ale dla samej nauki spróbujmy. Raczej moim zdaniem jest to odpowiedź jakaś od ziemi, ale wykopmy. Sygnał duch. Ze sporej głębokości, jak widzicie. To będzie ponad pinpointer w tej chwili. Oczywiście to nie jest żadna wartościowa rzecz, natomiast... Pokazuje możliwości. Pokazuje możliwości urządzenia. No to jest kawałek jakiegoś polmosa czy czegoś z samego dna. No i sygnał był duch, ale to jest powyżej pinpointera. A pinpointer ma to jest ze 25-30 cm więcej nawet to będzie. Na 30 cm. 30 cm na taki okruch. To już jest dobrze. Kopiemy dalej, no. No i to się znów przełamuje sygnał, ale warto byłoby go sprawdzić. Jest taki pół na pół, pewnie będzie to korozja. No i jakaś kolorowa blaszka. Też głębokość nie była jakaś specjalna. Zobaczcie, coś jeszcze tu jest. Nie ma, ok. No niby kolor, ale trochę ma tendencję do przełamywania się na żelazo. Albo leży obok żelaza. No i dość mocno, także nie sądzę, żeby to było coś ciekawego, ale sprawdzić musimy. Z tego pola troszkę rzeczy wyszło różnych. Oczywiście nie zabytków.
Przerywa sygnał. No dobra, wykopmy, ale to korozja będzie. No to chyba najlepsze dzisiaj znalezisko w tej chwili. No trochę ucieka ten sygnał, ale też korozja to będzie. Mariusz mówi, że to jest od Lugera 9 jakiś ten, ale to może. Ja się na tym absolutnie nie znam. No i tu mamy sprawcę psucia sygnału tego małego czubka. Żelazo leżało obok, ale jednak urządzenie rozseparowało na 10-15 cm. Się udało także. A mam na slow ustawioną teraz prędkość odświeżania. Można przerzucić na szybszą, oczywiście wtedy tracimy zawsze na osiągach, nie wiem ile nawet, to już pewnie będzie wiedział tylko producent. A na dyskryminacji? Na dyskryminacji tego sygnału nie ma, no wykopmy z ciekawości. No i słusznie dyskryminacja to wycinała, jeszcze sprawdzimy sobie dołek. Już nie ma tutaj takich sygnałów, miejsce jest dość mocno przez nas przegrzebane. Tak, tu już następuje kompletna cisza w tym miejscu, zakopiemy dołek. No ciekawostka, to bym wykopał chyba jeden z lepszych sygnałów, ale nie łudziłbym się. No i niestety zwinięta folia, także cudów nie ma. Też trochę płynie, ale na dyskryminacji też jest to. Z włączoną dyskryminacją słychać. To jest kolor ewidentny. Tak, znam, że ci jakieś śmieci, ale wykopać trzeba. No już drugi dzisiaj klucz, ale jakiś taki blaszkowy, więc raczej stary. Totalny kolor, ale rozrywa słuchawki, także powierzchniowa rzecz, albo duży, albo duży śmieć. Dokładnie, na wierzchu. Folijka albo tego typu atrakcja, tak jest, tubeczka, proszę bardzo. Olej roślinny, sól. No tak. No, sygnał był piękny. Jest to guzik jakiś z pętelką stary, ale już w stanie naprawdę agonalnym totalnie, no nieżyjący. Czas na podsumowanie Nexusa. No, nie znalazłem nic spektakularnego, w czym mógłbym się pochwalić, z jakiejś żadnej srebrnej monety czy złotej, ani niesamowitych skarbów, jak niektórzy by liczyli. Wykopałem trochę śmieci, natomiast urządzenie na pewno jest urządzeniem idealnym dla kogoś, kto chce doczyścić miejscówkę, nawet trochę zaśmieconą, jest to możliwe. Wymaga to sporej koncentracji, trochę jednak wiedzy na temat urządzeń, także to nie jest urządzenie idealne na pierwszy wykrywacz, no chyba, że mamy rzeczywiście jakieś takie sprawdzone miejsce, które wiemy, że produkuje jakieś fanty, w cudzysłowie, i wtedy możemy na tym miejscu szukać. To wtedy rzeczywiście to urządzenie można kupić sobie jako pierwsze. Fajnie pracuje, dobrze separuje, rozdziela rzeczy blisko siebie leżące, czyli jakiś mały kolor, na przykład duże żelazo. To działa naprawdę bezbłędnie. Nie spodziewałbym się po tego typu urządzeniu aż takiej pracy. Rzeczywiście, tak jak widzieliście na filmie, jakiś skrawek z kapsla wyciągnęliśmy naprawdę z szacownej głębokości, sygnał rozrywał słuchawki, także jest to urządzenie głębokie. Natomiast nie jest to urządzenie dla każdego, przede wszystkim cena, która dyskwalifikuje to urządzenie z zakupu. To urządzenie powinno być jednak połowę tańsze. Myślę, że 4-3 tysiące złotych za takie urządzenie. 4 tysiące uważam, że jest dobrą ceną. Cena jest no, przesadzona, to Tomasz wie, Tomasz ma jeszcze mocniejszy model i no, cena jest zdecydowanie wyższa. Cena jest nieadekwatna, nie chodzi o osiągi, tylko w tym momencie to nie jest urządzenie, które oferuje jakieś niesamowite właściwości. Jest zdecydowanie głębsze od innych urządzeń i to jest rzeczywiście na plus. Natomiast no, nic poza tym więcej nie oferuje, jeśli chodzi o możliwości, o funkcje i tak dalej. Nie należy się tego spodziewać. Czyli to jest tak jak z kluczami czy narzędziami w warsztacie, którym ja prowadzę przez lata, że czasami jest lepiej kupić nieco lepszy klucz i czasami go użyć parę razy i on niekoniecznie się zwróci, ale daje komfort pewien pracy. Może się trafi taka robota, że ten klucz się zwróci w 100% z nawiązką, ale to jest
przy tym hobby i przy pracy często mało prawdopodobne. Także polecam jednak, żeby się zastanowić nad zakupem. Ja rekomenduję to urządzenie, bo uważam, że ono świetnie działa. Przynajmniej MK2, nie wiem, tutaj Tomek się będzie wypowiadał na temat MP. Oddzielnie w swoich filmach, ewentualnie gdzieś na live'ie będzie mógł wam o tym powiedzieć. Natomiast no MK2 się spisuje, natomiast no, nie jest to urządzenie, które można powiedzieć, że to jest wow. Ja mogę tak powiedzieć o White Spectre, po której wracam po roku przerwy i jeżeli wiem, że mam duże srebro pod sondą, to ja widzę to na wykresie i wiem, że to jest srebro. Ja już tylko pozostaje mi rzecz do wykopania. Jestem w stanie odróżnić folię od na przykład mocno zaśniedziałych monet. To urządzenie daje dużo możliwości, tylko jest skomplikowane, nie jest bardzo głębokie, ale też nie jest płytkie. Także Nexus jest tutaj, jak porównamy do Spectre, wymaga wiedzy, ale jest nieco prostszy. To jest wszystko kwestia. Jeśli wiecie, że macie miejsce, jeśli wiecie, że coś wychodzi i potrzebujecie sięgnąć głębiej, jako drugi taki zapasowy wykrywacz do takich właśnie misji specjalnych, to tak, no tylko pytanie, musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy was na to po prostu jest stać i tyle. Zapraszam do subskrypcji, piszcie, co sądzicie o tym pod filmem i do usłyszenia.